Ktoś jest pod naszym krasnalem i ktoś prawdopodobnie nagrywa albo coś robi. Dzień dobry panu. A jestem Iweta Popławska i zainicjowaliśmy tego krasnalu. Coś pięknego. Witam serdecznie. Kochani, no, dobra, hej. Próbujemy tylko, czy mikrofony działają. Już pomalutko wszyscy się zbierają, także do za chwilę. Jaka ty ładna! Zdjęcia, zdjęcia, bo już musiała podejść gdzieś. Instalować w przestrzeni miejskiej po prostu, czyli w granicie tutaj. To jest czysta architektura, dużo lepiej to wygląda. A gdzie ja potem dam od króla pieczątkę? A tu on zajmie zobacz. Danusia się nie pokazała? Jeszcze nie, cześć. Tak sztucznie wygląda. Zupełnie jakby... Cały ten i tak tu nie zmieścisz płytek. Maria! No i co? Dobra, róbmy. No ładnie, tak. Myślimy, że tak. I love you, misiaczko. Moje to kresowanie. Bo też będzie pada. Rysie, a musz mi. Ja. Dzień dobry, Iweta Popławska, Virtualia Art, Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów, Autorów, Dziennikarzy, Prawników. Co robimy? Zajmujemy się pracą społeczną. Przede wszystkim integracja. My wszystkich zbieramy razem. Wszystkich ludzi twórczych. Przyjechałam do Wrocławia z bardzo poważną misją. Przede wszystkim po odbiór Merito de Wroclavia. Jest to zasłużony dla miasta Wrocławia ten medal. To nie jest tylko medal, to jest coś, co zawieziemy w świat. Drugim bardzo ważnym wydarzeniem Krasnal w tak bardzo ważnym miejscu na Placu Uniwersyteckim jeden. I niech Krasnal Literatek Uel Polonicus jednoczy wszystkich na świecie. Dumna jesteś z tego Krasnala? Czy dumna jestem? Jestem szczęśliwa. Dawno, dawno temu wędrowały przez kraje krasnale. I tak się zdarzyło razu pewnego, że jeden z nich wraz z żakami w kompanii wędrowczej zawitał do nadodrzańskiego grodu. W onym czasie wrocławianie nie mieli swojego kronikarza. Myśli sobie, tak, to coś dla mnie przecież. Usiądę sobie tu z boku i zapisywać zacznę zacne miasta tego dzieje. Wrocław, piękne miasto, tysiące turystów i niech ten Krasnal przyniesie dobre imię nie tylko jako literatek, nie tylko jako Uel Polonicus, i niech dziewięć mus art wleje w nas was, w nas i w was, w nektar weny i twórczości. O, Mikołaj, szkoda, że nie zawołamy, ale zaraz poprosimy. A możemy na chwilę przerwać? Na sekundę.